trwa jedna z największych inwestycji drogowych w historii miasta, przebudowa newralgicznego dla Bielska-Białej ciągu ulic Krakowskiej i Żywieckiej. Łączna długość rozbudowywanego odcinka wynosi 4,5 km. Inwestycja dotowana jest ze środków Unii Europejskiej i nosi oficjalną nazwę rozbudowa DK52 ulicy Krakowskiej, ulicy Żywieckiej w Bielsku-Białej. Całość prac złożona jest z dwóch przedsięwzięć. Rozbudowy ulicy Krakowskiej na odcinku od ulicy Lwowskiej do granicy miasta z wyłączeniem węzła z drogą ekspresową S69. Rozbudowa drogi odbywa się na dwóch odcinkach. Od skrzyżowania z ulicą Lwowską do węzła drogowego Krakowska oraz od węzła Krakowska do granicy miasta. Druga część inwestycji dotyczy ulicy Żywieckiej i obejmuje jej rozbudowę z podziałem na dwa etapy. Pierwszy na odcinku od ulicy Księdza Stojałowskiego do ulicy Poniatowskiego, drugi od ulicy Poniatowskiego do ulicy Górskiej. Prace prowadzone są równolegle z uwagi na to, że termin jest też wymagający. Chcemy zakończyć te prace z końcem przyszłego roku i mam nadzieję, że uda się tego terminu dochować. Przy czym trzeba zaznaczyć, że oprócz tego dużego utrudnienia dla całego układu drogowego miasta Bielska-Białej nakładają się na to jeszcze planowane duże imprezy sportowe w rejonie stadionu, stąd prace na ulicy Żywieckiej koncentrują się w tej chwili na tym bardzo newralgicznym odcinku. To jest to miejsce, gdzie w tej chwili te prace są najbardziej zaawansowane. Przetarg na realizację inwestycji wygrała firma Eurovia Polska SA i to jej pracowników lub podwykonawców bielszczanie widzą na co dzień pracujących na wymienionym ciągu ulic. Nasze działania na ulicy Żywieckiej do tej pory skupiliśmy przede wszystkim na przebudowie infrastruktury podziemnej, czyli na rozbudowie i przebudowie kanalizacji deszczowej, przebudowie sieci gazowej, sieci cieplnej oraz przebudowie sieci elektroenergetycznej oraz telekomunikacyjnej, która koliduje z przebiegiem nowego układu drogowego. Obecnie trwają prace już przy przebudowie gruntownej przebudowie układu drogowego, konstrukcji nowej drogi. W planach na najbliższe tygodnie to głównie roboty drogowe na odcinku od ulicy Stojałowskiego do ulicy PCK, łącznie z przebudową skrzyżowania. Remont ulicy Krakowskiej rozpoczął się od przebudowy odcinka graniczącego z sąsiednimi Kozami. Przebudowano tam fragment kanalizacji deszczowej oraz wykonano część pasa drogowego w docelowym układzie. W pozostałych częściach ulicy Krakowskiej wykonawca obecnie koncentruje się na robotach przygotowawczych, głównie dotyczących przebudowy kanalizacji. Na ulicy Krakowskiej jest dużo poważniejszy problem. O ile na ulicy Żywieckiej jesteśmy w stanie zachować ciągłość ruchu z uwagi na szerokość jezdni, to na ulicy Krakowskiej niestety ten ruch nie jest możliwy do utrzymania w obu kierunkach. Stąd nastąpi zmiana organizacji ruchu. Wprowadzamy nowy układ organizacji ruchu, który będzie polegał na dopuszczeniu ruchu na ulicy Krakowskiej tylko w jednym kierunku, czyli od KUS w kierunku na centrum Bielska-Białej. Dzięki wprowadzeniu ruchu jednokierunkowego można będzie w najbliższych dniach przystąpić do kolejnych robót związanych z kanalizacją i budową obiektów inżynieryjnych, jak przepusty czy mury oporowe.